piątek w publicznym miejscu spotkań w Korszach zgromadzili się liczni mieszkańcy i goście po to, aby wspólnie świętować już po raz ósmy majówkę z grochówką. Jest to impreza, której idea oparta jest na historii miasta. W tym roku organizatorzy skupili się na promocji lokalnych zespołów oraz produktów. Jest to impreza cykliczna, majówka z grochówką, rozszerzona od kilku lat jako piknik organizacji pozarządowych. Jeżeli chodzi o dzisiejsze moje tutaj wystąpienie, to również reprezentuję Miejski Ośrodek Kultury w Korszach, Korszańskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Otwarte Drzwi i też reprezentuję bibliotekę pani Jadwiga Hajduk, która również jest współorganizatorem tej imprezy, tego przedsięwzięcia. Jak najbardziej również burmistrz Korsz, który jest patronem od samego początku istnienia tych imprez cyklicznie, już ósmy rok. Wspólnie realizujemy przedsięwzięcie zarówno NGO, biznes, jak i również administracja publiczna. Mieszkańcy mogą kolejny raz liczyć na dobrą zabawę przy muzyce lokalnych zespołów, ponieważ jest to piknik organizacji pozarządowych. Chcemy promować nasze lokalne talenty. Zespoły, które prezentują się na naszej imprezie, to zespoły lokalne z miejscowości Łankiemy, Babieniec, Korsze również. Dzieci mogą liczyć oprócz części artystycznej na korzystanie z atrakcji typu zjeżdżalnie, trampoliny, wata cukrowa, lody. A jeżeli już, tak jak wspominaliśmy o części artystycznej, dzisiaj dla dzieci wystąpi teatrzyk. Jest to główna część programu, jeżeli chodzi o dedykację dla dzieci. A tutaj o starszych, tak jak mówiliśmy, zespoły lokalne, ale również mamy dzisiaj Gwiazdę Wieczoru, The Ukrainian Folk. Jest to zespół ukraiński, znany tutaj w regionie i bardzo ceniony. Więc moc atrakcji do godziny drugiej. Bawimy się przy muzyce DJ-a z areny. Zagra DJ Aqua. 8 lat przez ten okres, który organizujemy cyklicznie majówkę z grochówką, pokazują, że tego typu przedsięwzięcia są pożądane przez mieszkańców gminy Korsze, ale również pożądane przez mieszkańców sąsiednich gmin, ponieważ przez te 8 lat bardzo rozwinęły się zespoły folklorystyczne działające w mniejszych miejscowościach naszej gminy. Mamy już kilka zespołów. Jak rozpoczynaliśmy naszą działalność, nasze imprezy, był tylko jeden zespół wokalny, tutaj taki typowo ludowy, biesiadny, był to zespół Korszenianki. Dzisiaj już mamy Ani Babki, dzisiaj już mamy Baby z Babieńca, dzisiaj mamy właśnie zespół z Garbna. I to już jest naprawdę pokłosie tych działań przez te 8 lat wspierania właśnie organizacji, organizowania takiej integracji środowiska i promocji tych talentów. Impreza jest po to, aby zintegrować naszą społeczność lokalną, po to, aby społeczność też dobrze się bawiła, aby poznała naszą lokalną twórczość, nasze zespoły. Tu uzupełnię kolegę mojego, bo zapomniał o zespole, który od niedawna powstał, tak, i działa. To jest zespół Sekret z Glitań, który też dzisiaj wystąpi. Proponujemy też dzisiaj naszym mieszkańcom nasze stoiska tematyczne, między innymi stoisko kobiet Bab z Babieńca, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia znaczy się, tak. Stoisko kolejne to Loteria Fantowa Klubu Seniora pod Dębem, działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach. Stoisko z ciastem, tak, zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Korszach oraz stoisko również ze smalcem, które przygotowane jest przez Miejski Ośrodek Kultury i działający przy nim klub seniora Bratek. Dzisiejsza impreza też powiązana jest z taką naszą tradycją, można powiedzieć lokalną, tak? Czyli jest to majówka z grochówką. Będziemy serwować grochówkę oczywiście za darmo, będą też chlebek ze smalcem również za darmo, tak? A oprócz tego mała gastronomia oraz kiełbaski z grilla, no i różne jeszcze inne przysmaki. Bardzo jesteśmy zadowoleni z uczestnictwa naszych mieszkańców, bo dosyć licznie przybywają na naszą imprezę i myślę, że dzisiaj będzie tak samo, bo pogoda, jak widzimy, dopisuje, także liczymy na szeroką publiczność. No
jak co roku wystawiamy swoje wyroby przede wszystkim. Mamy przepyszną wątróbkę z brzoskwiniami, swój smalec wiejski, ogóreczki małosolne, pierogi, są skrzydełka w zalewie, takie nasze wymyślone przepisy. Ponieważ założyliśmy nowe stowarzyszenie Pomost Kraskowo, także chcemy wypromować swoje potrawy, takie jakby regionalne potrawy, no i będziemy jeździć po prostu wszędzie z tymi potrawami i reklamować się. Tak wygląda nasza wątróbeczka. No i resztę przepisu nie mogę zdradzić, bo to jest taki przepis nasz. No i oczywiście robię smalec też taki, no też taki inny jak wszystkie, także... To też będzie lokalny produkt. Tak. No ogórki małosolne, to takie, no tak jak tradycyjnie się robi. No i jeszcze chcemy z pierogami, takimi naszymi, mazurskimi może kraskowskimi. No zobaczymy jeszcze jak tego, ale no bo dopiero zaczynamy. Babkę, ziemię. Bardzo polecam. Powiedział pan babeczkę, myślałam, że tą babeczkę. Nie babkę, tylko babeczkę. Babkę, nie babeczkę, o tak. No. Smacznie wygląda. Bardzo i ciepło. A szmary swojej roboty, ogóreczki swojej roboty. A to jest napisane grochówka na kosze. Oj, no i grochówka też będzie. Będzie grochówka? Będzie, oczywiście. A jaka receptura? Nie gotowali. Aha, a ten smalec? Ale co rok bardzo dobre. O, sami smalec robiliśmy. To my robimy. Tak? A co tam jest w środku? O, słoniej na boczek, ale to... jabłko. Co tu jeszcze było? Czosnek, cebula, majeranek, pieprz, sól. Smaczne? No proszę spróbować. Ósma rocznica pokrywa się niemalże z moim piastowaniem funkcji burmistrza, więc skoro się one tak odbywają i się tu dobrze dzieje, to znaczy, że ja to popieram i wspieram. Cieszę się bardzo, rzeczywiście, to już po raz ósmy, tak jak pani doktor mówi, świadczy to o tym, że mieszkańcy potrzebują tego typu imprez w maju. Kiedyś były troszkę wcześniej, na początku maja, a w tym roku troszkę później, ale myślę, że dobrze, bo może dzięki temu trafiliśmy z pogodą, dzisiaj mamy piękną pogodę, można się będzie wspaniale bawić, a i wspólnie spędzać miło czas. Panie burmistrzu, tyle stoisk z takim fantastycznym jedzeniem. Próbował pan już? No jeszcze nie. Ja jestem po obiedzie. Przyszedłem dopiero na tę imprezę, więc myślę, że na pewno popróbuję, bo zamierzam tu troszkę pobyć z mieszkańcami. Czyli bawimy się do późnej nocy. Myślę, że tak. Życzę tego wszystkim. Jak najlepszej zabawy. Co to jest tu za loteria? Loteria fantowa. Czyli? Klub pod dębem zorganizował loterię fantową. No, na wycieczkę. Przy te pieniążki. Aha. Zbierzemy. Ale to są tak losy i można pod losem zawsze coś wyciągnąć? Każdy los wygrany, tak. Każdy los jest wygrany. Czyli nikt nie odchodzi z... Nikt nie odchodzi z pustym losem. Reprezentujemy Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Baby z Babińca. I na co zbieracie pieniądze? Na co zbieramy? Na naszą działalność zbieramy. Takie małe fundusze, żeby troszkę zarobić. No tyle. Czyli rozumiem, każdy los jest... Tak, każdy los jest pełen, wszystko jest... Nie ma pustych losów, wszystko jest pełne. Czyli każdy, kto przyjdzie, to wygra. Tak, na pewno. Kłopoty i smutki, najlepszym lekarstwem wesołe są nutki, więc kiedy masz handlę i czujesz się źle, pamiętaj o tym, pamiętaj to, że muzyka najlepszy to lekarz, więc niepotrzebnie tak czekasz. Zaśpiewasz to, humor powraca, bo humor powraca, bo muzyka to najlepszy lekarz. Z dziećmi. Właśnie, zobaczy pani. Myśli pani, często pani przychodzi na takie urocze, na takie imprezy? Tak, ze względu na dziecko. Ja tutaj dopiero pierwszy rok z dzieciaczkiem, ale podejrzewam, że na razie się nic nie dzieje, tak? Do 20, a potem z dzieckiem po prostu trzeba iść do domu, bo nic tutaj się... Czy ja wiem? Teraz zależy, no ludzie przychodzą, tak? Dużo ludzi jest. No. Prawda? Tak. Jak smakuje? Bardzo dobre. Syn je i mówi, że dobre. Warto kupić? No warto, pewnie, że warto. A dzisiaj państwo przyszliście na majówkę? Tak, przyszliśmy sobie tak. Będzie z ciekawości. Będzie się bawić? Nie, tylko tak na chwilę myślę, że... Bo jutro do pracy trzeba iść, to... Ale chętnie. Tak, chętnie. Warto. O, zjadłem chlebek ze smalcem, ogóreczka.
i czekam na grochówkę. Mhm. Wszystko smakowało? Bardzo. Paskę. I co jeszcze? Tylko kiełbaskę? Tylko, tylko. Ale z grilla takiego dobrego? Tak, tak. Proszę zobaczyć, tam jest. Akurat się piecze. Czyli każdy, kto przyjdzie, może dostać? Nie za darmo, za 2,50. Za 2,50? Tak. A duża ta porcja? No duża. No spora. Dobrze, czyli zachęcamy. Zachęcamy i zapraszamy. Bardzo się cieszymy, bardzo dobrze współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, jak i również z Urzędem Gminy Korsze. Wspieramy ekonomię społeczną. Jutro też się wybieramy wspólnie na targi z ekonomią społeczną w Olsztynie. Mam nadzieję, że ta współpraca nasza będzie w dalszym ciągu się tak wspaniale układała. Proszę, zaproszę. Koleżankę. Koleżankę. I jeszcze jedną. Chodźcie, tak? I może jeszcze kolegę, masz przyjacielu? Dobrze, moi drodzy, chwyćcie się za ręce. Chwytamy się za ręce, dobrze? I chodźcie za mną. Chodźcie, chodźcie, idziemy do domku Czerwonego Kapturka. Chodźcie. Idziemy tędy. Tutaj. Trzeba jeszcze zanieść koszyczek z obiadkiem do babci i... Wy? Wy chcielibyście zanieść? A czy wy nie jesteście jeszcze troszkę za mali? Ale przecież nie znacie drogi do domku babci Czerwonego Kapturka. Hmm? Co się stało, tatusiu? Widzisz, Tureczko, mam jeszcze dużo pracy w lesie. Muszę naprawić kilka budek dla ptaków, a trzeba zanieść ten koszyczek do babci i obawiam się, że nie zdążę. Ale przecież ja mogę to zrobić. No, a czy ty też nie jesteś jeszcze trochę za mała? Jak to? Przecież urosłam, jestem już całkiem duża. Nie wiem, czy mogę puścić cię samą do lasu, a jeśli się zgubisz? I byliśmy u babci już wiele razy i bardzo dobrze znam drogę. Dobrze, w takim razie powiedz, którędy trzeba pójść. Trzeba iść tą ścieżką przez las, tak? Wzdłuż strumienia. Potem kładeczką na drugi brzeg, zgadza się. A tam będzie już polanka i domek babci. Słyszę, że doskonale pamiętasz drogę do jej domku. Dobrze, w takim razie wędruj, tylko uważaj po drodze. Strzeż się wilków i nie rozmawiaj z nieznajomymi. Dobrze, to ja już biegnę. Pa, pa! Po lesie i coraz bardziej, bardziej, bardziej. Jeśli chcesz, zjadłbym coś, choćby kość. Ty, zagrają mi bojagody i posiłki. Nie smakują mi. Ależ jestem głodny. A zawsze, kiedy jestem głodny, jestem też bardzo zły. Właśnie. Wyjdźmy maskę. Czy wy jesteście może druga sobie? Nie, szkoda. Czekajcie. Czuję coś jeszcze. Czuję babeczkę. Gdzie? A, tu jest. Jakaś liczna. Apetyczna. Przepraszam bardzo. Czy pani jest może taką pyszną, lukrowaną babeczką? Nie, no szkoda. Ale zaraz, zaraz, chwila. Skąd te wszystkie zapachy? Kto tutaj był przede mną? A, zielony jaszczurek. Tak, tak, znam, go znam. No. Jaki znowu niebieski kagurek? Jego wcale nie znam. Czerwony kto? A, czerwony kapturek. A ten czerwony kapturek, to kto to jest? No dobrze, ale kto to jest taki? Organizatorami imprezy byli Miejski Ośrodek Kultury w Korszach, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Korszach. Patronat nad majówką z grochówką objęła gmina Korsze. Impreza została sfinansowana przez gminę Korsze, powiat kętrzyński oraz prywatnych darczyńców.